Hej, hej! Hej, hej, witajcie w nowym filmie z serii Przegląd Targu Staroci. Dzisiaj jesteśmy w Dąbrowie, gdzie będziemy sobie przeglądać ten Chlee Targ. Już drugi raz w sumie. Jeśli widzieliście pierwszego odcinka, to zapraszamy do oglądania. Przypnę wam tutaj gdzieś w karcie. Będzie nam niesamowicie miło, jeżeli pozostawicie po sobie komentarz oraz łapkę w górę. To naprawdę nam pomaga w dalszym rozwoju. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do oglądania. A dzisiejszy Targ Staroci jest wyjątkowy, ponieważ urozmaici go pierwszy festiwal szkłotwórcy. Jest to festiwal szkła artystycznego. Będzie wytwarzane szkło na żywo w takim przenośnym zewnętrznym piecu i będzie też wystawa szkła artystycznego. Także będzie mega ciekawie i mega ciekawie, jesteśmy sami podekscytowani tym wydarzeniem. Pokażemy wam na pewno jak najwięcej. No bo na pewno warto to też promować. To się w ogóle odbywa w Fabryce Pełnej Życia, właśnie w Dąbrowie Górniczej, obok Targu Staroci. Także lecimy. Wow, jaki dzwoneczek. Ale patrz, jakie fajne sztuczki. To pierwszy raz widzę takie... Co to jest w ogóle? To jest, co... jest taki plastik, ale... Nie? O, ale zobaczcie, to jest fajne. Ale nie ma tego dzwonecka. A to dzwonecka to wydaje mi się by szło dorobić. Co to jest fajne? A jaki dzwonek to jest? Coś fajny widzisz w ogóle? Widzisz? No. Widzę, szukałem go wzrokiem, wiesz? Taka lampa, ale taka typowo PRL-owa, nie? Nie wiem, czy typowo, nie kojarzę. Trochę mi się z Falloutem znowu kojarzy. I koszyczki, i patrz jakie ładne koszyczki. No. A no, to są jakieś te filmy, chociaż... Albo co to są? Gry to są! Ja może coś wyczaję, co bym mógł pograć, co? Takie stare strategie mi się podobały. Company of Heroes, o, aż spoko. Czekaj, jeszcze jedna gierka i lecimy dalej, bo ja wiesz, gry to ja jestem taki... O! Eragon, co? Dobra, możemy iść dalej, ale fajnie. Możesz wyciągnąć mi ten aparat? Mhm. Zobaczyć go chciałbym. Ja sobie stanę już tutaj, wiesz, żeby sobie tam ktoś mógł przejść. Uuu. 400 zł? Ostrożnie, ale bardzo. Śmielów. A to jest świecznik, zobacz. O! Patrz, jaki to jest w ogóle kryształ duży. No. Wow. O, taki świecznik drewniany. Fajny. Wygląda. Kurde, to mam paterę, wzór, tego, co ja się mi się naprawdę podoba. Muszę sprawdzić. Kaszmirek 180. No. Kaszmir jest bardzo ładny. Ładny jest, no. No naprawdę te wzory robili świetnie, powiem ci. No. Tak, to jest pewien projektant, bo zatrudniali do tego. Wow, zobacz to. Co to? To jest na masło? Czy to jest na cukier? O kurczę, to teraz na zagwozdkę. Dajcie znać, jeśli ktoś wie, a ten wazon chyba kojarzy w sumie. A proszę panią w domu. Młynek, ale ładny młynek, zobacz. Młynek? No, taki... fajnie, bo przeźroczysty, rzadko spotykany, co? Tak? No ja nie widziałem jeszcze, już trochę tych młynków widziałem. Zawsze mnie zastanawia, czy to działa. Nie no, to wydaje mi się, że działa. Masz jakąś kawę? O, tutaj jest owocarka chyba, migdał. Normalnie ty to jesteś takim, można powiedzieć, profesjonalistą. Staram się być. To są pocztówki jakieś sobie zerknę. Bo też nie wiem czy... Pokaż. O, Budapeszt. A to jest pocztówka czy co to jest? Nie, to jest taki, a to ja nie chcę.
To nie, niestety. Ale kurde, krzesełko. Chcę tak, bo te nóżki się ruszają. Bardziej zdjęcie. To ja nie chcę takiego, bo to będzie ciężko coś zrobić. Co to jest, jakiś taboret? No, ale taki gładki ma to. Będzie ciężko to taboret do ogar... czy rycka, ale... Ale to jest asteroid właśnie. Po 10. To jest asteroid, a tam to były skrople rosy, wiesz? Zresztą też jeszcze takie talerzyki. To jest chyba wzór z Kamilina, ale ja nie mam pewności. Możliwe, że tak, sprawdzę. Bo ma taki nierównomierny kształt właśnie. Sprawdzę w montażu. O, kurka. Zapłaciłeś? Zapłaciłem. Okej, kurka bo tak jest, ale widzę, że ktoś ją chyba kolorował, bo ja nie wiem. Wiesz, że malują te kury właśnie najczęściej właśnie te białe, ale nie tylko. No. Ale pani to ma naprawdę dużo skarbów, nie? Ona ma, tak, bardzo fajne ma rzeczy, tak, to tak, jest tak, no fakt. To trzeba powiedzieć. Tu. Mi się bardzo podobają, no. Ja, ale powiedz mi tak, prawdę mówiąc, bo ja do końca nie wiem. O, proszki. No, co, no, co nie wiesz? Jest? Przepraszam panią. Na ogórek? Dziękuję bardzo. Co? Na ogórek to jest? No ja to jest śledzie, na śledzie chyba. Na śledzie, o dzisiaj. I to można używać normalnie na imprezie. Śledzie położyć, jak będziesz chciał. Nie, 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 super. Ja się w ogóle powiem ci naprawdę te wzory podobałem. O, ładne. Moglibyśmy przyjechać z bankami twoimi też kiedyś się wystawić. No ale wiesz, że tak, no tutaj kupiłam, znaczy nie tutaj, ale no ogólnie na Targu Staroci. A prawda jest taka, że czasami na Targu Staroci możesz się wystawić za nieduże pieniądze. Są chyba stoisko za 5 zł niekiedy, że ci kasują tylko. Może zobaczymy, kiedyś tak spróbujemy. No w Gliwicach chyba jest tak tanio, albo tak? Wiesz, no nie pamiętam, ale ogólnie bardzo niski koszt wystawienia siebie. A to ja zwróciłam uwagę na coś innego. Ale patrz, jaki fajny. Ładna. I z takim dzióbkiem do lania. To jest może na jakiś sos? No bo to chyba nie na... Sos? No. No bo to chyba nie jest na ten, nie? Jest, to jest ładne. Ładne takie. Ty lubisz niebieskie szkło, nie? Lubię, bo ja lubię błękitny kolor w ogóle. No. A to masz drugą do zestawu. No ale to będzie dużo na bank, na 100%. Nie bo wiem. To będą jakieś też, no pewnie sępkowice, czy nie? Ciekawe. To jest dobra na dobra szerokość, bo się da wyminąć. To jest to... No. A i ciężko znaleźć. Dobra, pytam się panią. Malutka kurka, Patryk. Co? Malutka biała kura. O, a my będziemy mieli w poniedziałek malutką białą kurę, ale transparentną. To bierz też tam, będziemy już żywie. Nie. A tu przepraszam, masz... jeszcze pytanko. Dwie są ogólnie. Kury. Bez dołu. 35. A od sztuki oczywiście. Tak, no, okej. Okay. Dobrze, tak, tak, tak. One były tutaj. Nie no, to... Jeszcze sobie przemyślę to. No, ale to jest piękne, patrz. Jeden kupił. Powiedzcie, ale na sos czy na mleko to takie spoko rozwiązanie. O, no, też... Wow, no magia. Ząbkowice. Zauważ, że te rzeczy tutaj u tej pani są zadbane. No, zadbane są. Ona ma same takie fajne rzeczy w dobrym stanie. Woda, świecznik. Oj, jakiś panuszek. O, gąbka, no to jest dobre rozwiązanie, żeby się nie podniosło bardzo. Ale po ile? A nie, po 20 minut. Patera. Widziałeś? No wiem, widziałem, 180. Tak? Pytałeś? Nie, pan pytał. Aha, okej. Okay. 170 chyba, o. Teraz ładna. Jeśli jak się potłucze, to co? Przecież to tyle ludzi przekłada. Tu jest tyle skarbów, że naprawdę... Tak, ale... No. O, góra, kury. I plus no. Ten pomarańczowy, można zrobić kurę taką tombę. Dwa w jednym. Mówisz, będzie miała większą wartość? Nie, będzie miała hejt. No. Będzie miała większy hejt. To na pewno. To tak zrobię. O, pod napięciem, pa, jakie fajne pod napięciem. A ciekawe to, ile pani ma. No. Ładne to pod napięciem. No, w sumie, dobra. Nie, nie. Zdanie. Nie widziałam całości. O, tutaj znowu talerzyk, tutaj... asteroid. To talerzyk, nie. To w sumie nawet nie. No to jest to samo, bo w kilku kartonach to jest, wiesz, pani ma tego dużo widać. Maszyna do szycia, taka maluśka, widzisz tam? Ale to jest co, to jest prawdziwa by była maszyna? No wygląda na prawdziwą. A co by takim czymś można było szyć? Małe bluzeczki. Co można, nie? O, jaki puchar metalowy?
Nie. Tak, metalowy. Tak? Mhm. To, nie, to puchar jest? To mnie zdziwiłeś w sumie. A to jest puchar? Tak, puchar. No. Taka szczotka tam, taki stary... Taki stary telefon, o! Tam to już można naprawdę trzymać jajka. Trzeba się zorientować właśnie, żeby nie popełnić bubla, takiego jak kiedyś widzieliśmy. Bubla? W sensie? No, żeby nie kupić kury, myśląc, że to jest kura, a to nie była kura. Ale nie, no to ktoś tam popełnił, nie, że my. No, nie. Zabrzmiało jakbyś... Nie, 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 ktoś. O. O. A to są ząbkowice? Bo to chyba tak, tak? Na pewno, czy... no. To na pewno. To na pewno, no. I to czarne też. Te czarne Udałem też? Się wszystko w ogóle. No właśnie, ja aż tak dużo, znaczy no kojarzę, ale te takie najbardziej znane. O, to jest fajne, nie? Jaki to nie? Ten kaszmir. Kaszmir? 80, o. Bo białe. No, ale ładnie, to mi się... Zastanowimy się nad tym może, co? Taka cena, bo mam dwa po prostu. Aha, okej. Okay. A tak normalnie z 20 by było. Okej. Okay. Przemyślimy jeszcze sprawę, no? I wrócimy najwyżej. Ale no, podobają mi się te... Ale masz tak wrażenie? Tu masz cały zestaw. A, Lubiana. Ładnie, a to jak to ładnie masz wygląda. Masz migdałki znowu? Bardzo dużo tu jest ząbkowic, powiedz, że nie. Bardzo. Jejku, no, ale wiesz, to jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce, nie? To jest w końcu Dąbrowa, no. No. Ale mi się to też podoba. Nie, ładne są, ale mi się bardziej podobają te transparentne koszulki, no. Bo transparentne to się bardziej tak mieni ten wzór. No to tak, ale biały, ja ci powiem, że ja nie wiem, bo ja mam taki dylemat. Mi się ten biały podoba. Tu masz wieńce. Jak? Wieniec, owocarka wieniec. O. Takie krzesełko. I tu masz migdałcio. Ładne te skoczki. Proszę? Skoczki. Krzesło. Takie mamy skoczki? Badać. Takie mamy na ogródku, to znaczy jedno. O, i musimy go zrobić, Patryk. Musimy? Musimy. No to musimy go... To są kryształy, w sumie to już tak... No. Dziadek kupił ten zestaw. Kupił to? Kupił to, pamiętasz, stoi tu za tym. A widzisz, to masz w genach. Ale czemu w genach? No, dziadek też kupuje starosie. Ta maseliczka. Ja. Spójrz na tę maselniczkę, jaka ładna. No. W jakiej cenie ta maselniczka? 250. Aha, to tak jak piszę, okej. Okay. Dziennie. Taki stół możesz sobie wziąć. O, na taki stół znajdziemy miejsce w garażu. Do renowacji jest spoko, nie? Ale fajnie było, że sobie urządzić całe te w ogóle. Całe mieszkanie. No to prawda. Mieszkanie, ale Barbie w stylu PRL, to było spoko, ej. Ej no? Nie? Ciekawa. Ej, trzeba napisać do firmy, co Barbie robią. Żeby zrobić PRL Barbie. No zaraz ci dam. No to zobacz, piernica bez mała. Guziki. Marek i czaszka jaguara. Bajka jakaś. Bardzo dużo tu jest szkła właśnie, nie? No. To też jest, tak? Ząbkowice. Mhm, balet. Tak, też, no. Ładnie to wygląda. No, piękny kurnik. No. A tu owi z owieczkami. Taka, taka malutka, a my będziemy mieli taką. To jest chyba najmniejsza. Tam pani miała tą, czy większą? A tu widzisz, jest jeszcze mniejsza. Bardzo łatwe. To jest łapać. Nie widziałam. Czy jest taki, to jest najmniejszy rozmiar? Nie, no ta jest mniejsza. Nie, ta jest mniejsza jeszcze od tej? No jasne, że tak. Tamta jest mniejsza od tej. I po, ta? Ta? Potem jest ta? No. I potem jeszcze pewnie jakaś pośrednia, no bo tamta to nie jest największa. Czajnik? No. To są owocarki. Tak, owocarki. No, będziemy sobie kiedyś sobie kupimy. Rąbę i guziki. O, to jest rąb, no. Tak, tak. Bo guziczki, bo są, ja widziałam, że różne, ale chyba guziki. Guziki? Guziki. Ładne. Piękne. No. To jest widać jaka już, no, zużyta. Już jest taka, widać. A te są? Nie, te są super ludzkie. To też jest troszkę taka zużyta. Ale mega ładne to jest tutaj. I tak są dużo. Ceny? Chyba nie. Trzymaj to dwoma rękami lepiej. 150. O. Tylko, że to... A nie ma ceny, to ja chcę zobaczyć cenę tych guzików jeszcze. A chyba nie ma tutaj na tym akurat. Dobra, się pani. Tak. A to byś chciała kupić? Nie. Właśnie nie, no ale chciałam zobaczyć po prostu. Okej, zorientować się po prostu. Ale ten kurulik mi się też podoba, też go widziałem na grupie jakieś. Nie łabędź się podoba. Zapytaj się, jaki ty nie łabędź. Przepraszam, w jakiej cenie? 200 zł. Delikatnie w środku, szczerbnięty. Okej.
Jak się otworzy. No. A widać tu. No, tak w sumie dość trochę. Ale ciekawe właśnie, jak to jest, bo są te szkłodzieje, czy oni takie to... Przepraszam, ale takie ciekawe pytanie. Te szkłodzieje, oni to potrafią naprawić jakoś? Bo wiem, że tak. Ludzie się zgłaszają z takimi rzeczami. W Krakowie jest człowiek jeden, w Łodzi jest i w Ełku jest jeden, co naprawia szkło. Ale ty wie się pan, jakie to są kwoty takiej naprawy delikatnej? Proszę panią, delikatna naprawa to jest koszt 100 zł. Ale super, co? Kaska. No. A czekaj, czy to jest prawdziwy? Plastik taki. Wow. To co? Ale piękne. Aha, jakieś farbki. Co masz ciekawego? Kwietnik z nutkami i pięcioletnią. Dla jakiegoś... O, patrz, Harry Potter, ale angielska... A w jakiej cenie ten kwietnik jest? Czarny? 30 zł. A, to by trzeba powiesić po prostu. No, ładnie, spodoba mi się. Podoba ci się? No. No to i tak byśmy musieli, no później, no bo teraz bez sensu, bo... Że co? A teraz będziesz z tym chodzić? To byś musiała do auta zanieść, dobra, tak? Dobra, chodź. Chyba, że potem wrócimy. No. Jak patrz, jakie fajne handle. Albo przed tym, jak pójdziemy do samochodu. 1 kilo. Z 5 kilogramów będzie. Ale śmieszne, co? No. Mega retro. Jo, to jest twierdza. Jak mnie kogoś coś kupi? Twierdza. Proszę? Co? Jak mnie kogoś coś kupi? Grałem w to. No to weź go, Kubo, niech ci pan go odłoży. Zapytaj się, do kiedy będą. Tak? Staram się. Fajne, te rybki są też takie popularne. O, patrz tutaj, spójrz na to. No właśnie, ja te świeczniki już, jak widziałam, jak w drugą stronę szły. Tak. Po 10 zł one są. Ile, po ile? Po 10 zł, no tam piszę ci. Jak po 10 zł? Czy ja się... Zapytaj się panią, czy to 10 zł? Proszę, te świeczniki 10 zł? Tak, wszystko z tego, jest po 10. Okej, to bierzemy. A to będziemy jeden czy dwa? O nie, jeden. Nie, no jeden, ale to jest w ogóle innej wysokości. To jest inny w ogóle, widzisz, on ma takie kropeczki. To jest inny wzór. O, takie. Wzór, który ci się bardziej podoba. Mi się o ten wyższy troszkę. Chociaż tu tylko że jest bardziej uszczerbiona. Zobacz tutaj ten, czy jest jakoś bo tutaj nie było gdzieś uszczerbienie, tak tu. No. Coś, a czy, to nie jest uszczerbione, tylko jest. W środku jakby wiesz? No. Jak to może w środku po prostu. No pokaż ten? To ma tylko bąbelki takie, ale nie ma uszkodzeń. No. Słuchajcie, okazało się, że musimy pierwszy raz zrobić sobie przerwę w przeglądzie, ponieważ tyle kupiliśmy, że tego nie umiemy już nosić. W sensie może to nie jest jakoś super dużo, ale to są rzeczy, na które bardzo trzeba uważać. Więc robimy przerwę, zanosimy wszystko do auta i lecimy znowu. I widzieliśmy już wystawę. Znaczy widzieliśmy, że jest wystawa szkła. Jestem bardzo jej ciekawa, ale zaraz zanim tylko tam pójdziemy, zobaczyć co tam jest na tej wystawie. Mam dzisiaj mocno wchodzą Ząbkowice. I to nie wszystko, bo mamy jeszcze w plecaku kilka rzeczy, także... Jak to w tym rejonie, no bo... Jak to w tym rejonie, jesteśmy dokładnie. Jesteśmy u źródła, można powiedzieć. Kupiłeś wersję mini. I transparentną, no. Transparentną. Spirala. Już teraz znowu wiem coś, bo największe kury. Ale tak, jak chcecie kupować kury, to tylko w Dąbrowie. To jest taki wybór. Kur jest mnóstwo, tak, ale Karolinki nie widziałem, ani jeszcze jednej. Ja też nie. Ale kur jest dużo. Ta głowa trochę jak głowa Harry'ego Pottera z autobusu. Przelony. Ty, tak, to prawda, no. Nie? Podobna była. Ta druga, która by nam zajęła. Może trzeba kupić. Polska walcząca tam też. Młynki takie. O, jest. Właśnie, poczekaj, bo ja sobie muszę coś pooglądać. Książkę chcesz jakąś kupić? Nie, patrzę, że są katalogi. A, katalogi, to będzie w jakimś innym miejscu, uwierz mi. W sensie będzie na piedestale tak zwanym, jak i katalog. Nie, bo ostatnio było na ziemi. Tak? Mhm. Poważnie? Mhm. Modelarz. Ej, patrz, Allegro.pl. Niech zarabia duże pieniądze na aukcjach internetowych. A modelarz, ale nie ma Ząbkowic żadnych katalogów. Jedna pierwsza Karolinka. W ogóle same, kurde, piękne rzeczy. Zielona, ładna też. Wazony. Wazony, pięknie, pięknie. W jakiej cenie ta zielona Karolinka? 9. 9, no. A zielony też jest taki... Piękny, no. Nie no, teraz to nie. Teraz to nie, ale ładne te szkło, naprawdę, to mi się podoba. A to jest też ta wyciskarka taka. O, moja koleżanka by się ucieszyła, ona lubi flamingi. Co? A kto? Koleżanka z pracy. Aha, flamingi? Mhm. No to jest ciekawe rzeczy, to jest normalnie
Hardcore. Ej, patrz, jakie takie za 5 zł. Ja też kiedyś kupowałam za 15 lat. Ja nie mogę, zaciekać, za ile tamte kosztują. Takie to ja mam, no właśnie. No. Ten był mały też. To powiem ci, to... Ja muszę stanąć. Cena to jest... Otwieracze, wszelkie, ubla jakieś. Nic nie kupowałam. Masakra. Czekam, sobie tam wejdę, wiesz? Tak? Poczekaj, a to no, i sam. No. Kufle, patrz, wszystkie kufle za 5 zł. Fajnie. Takie skuteczniejsze, bo już lubię dostać serwis, czy coś. Jeszcze miałam tak użytkowo, ale przywiozłam tego Franciszka, bo nie mam gdzie tego ustawić. I jeśliśmy... 70. Ale spora, nie? No. 70. Dobra, na razie nie chcemy. Na razie nie chcemy, ale... No to, ale przenieś ją tutaj. Aha, bo tak, no dobrze powiedziałeś, bo zapomniałem. Myślę, ja to tak wszystko delikatnie robię. No. O, patrz, jakiś... Co to jest? Kask, hełm. Gdzieś przed nim, ale nie wiem. Nie tam już przed Harą, to jest 10 zł. Czek. Twój dziadek ma takiego... Ej, rzeczywiście, mama! Mama, właśnie, bo skojarzyłam. Mama ma całą taką ekipę. No. Ale niesamowite. Ty, poczekaj sobie, ale pan taki fajny maluszek tu jest w ogóle. No. Poczekaj sobie zdjęcie, mama będzie się wystawiać. No, ale patrz, jaki żyrandol, masakracja. Ale czeka, ta, do tortu. Piękne. Złota, widzisz to? No. Ładne te złote, no. Obrazy też fajne. 250 zł taki obraz, no. Ale tak. Niesamowite rzeczywiście, co? Mini rafa koralowa. No. Piękne. Ładnie to wygląda. Ryby, koniki morskie. Mhm. Rozgwiazda, wieżowce, ślimaki. Co kto sobie życzy, co? Niesamowite. I w jakiej cenie takie coś? 200 zł. 200 zł. Jak pan sztuki liczył osobą sprzedawać. No i to jest wszystko prawdziwe, to jest... Naturalnie. A, to twoja podstawka, twoja to jest. Sprawdza się panią w jakiej cenie. No, nie jest ubita pierwszy raz. Nie jest w ogóle właśnie. Ale jak pan to 250 zł, to chwaliło. Ale kurczę. Nie chcę czekać. Nie chcesz kupować? O, ale tu jest patrz jaki zestaw. Wow. No nie. Broń. Fajne. Ale masz ten sam młynek, sam był. Podobny. Nie, tak? Ten sam? No, tylko inny kolor. Zegary, jakie piękne. Lampa. Sam wikinga, czapa wikinga. No, tak. No wiem. Albo tego Asterixa. On te, nie, Nogalów, tak. O, to jakieś takie książki stare. Coś mnie atakuje. O, jakieś listy, tak? O. Gazety. Wow. Powiem ci, ciekawie to zrobili, nie Niko? No. Te postacie normalnie żyją. Chodź, bo teraz się łudzą. No właśnie. No ja patrz, jakie to... Ładnie to wygląda też. Walizki. Wow, ale to są te karafki, co? Nie dotykać. Z tymi kieliszkami. No, widziałam. Masakra. Szczególnie są te. Patryk. No? Miałam kiedyś taką encyklopedię. Że ja ją kochałam. Tam pisało tyle, tak mi było tyle. No tak, jak nie było internetu, takie encyklopedie robią robotę, no. Ej, to kojarzę skądś. Może już też z tego, nie pamiętam. Co ale? No ten mebel u góry, ten. No, ten. Sztuczny, patrz jak dużo. Gazety takie stare. Mhm. Laski takie różne, patrz jakie różne kształty mają. O, wow, ciekawe co? Wow. No tak. Kiedyś tak było, to tam pan już też go kojarzy. Kupiliśmy od tego pana... Wyciskarkę. Wyciskarkę. No niestety jest. Tak. Bo ekipa stoi, patrz. Bordza. Ale taki zielony jakiś ludek tu jest. A ty po 35. A ten, który ma w ręce? 25. Lego.
Nie, nie, to coś innego. Ale to nie. A tu szkła jest naprawdę ogromne ilości, co? No, bardzo dużo. Jakieś takie kryształy szkła, no tak, no to jest naprawdę... Co tu mamy, jakieś takie... O! To jest tak zwane szkło uranowe? O Jezuku, nie wiem. Ej, co to jest taki... Czy takimi nazwami? Brama Brandenburska? Dwadzieścia dwa. Szabla żołnierza polskiego. O, jakiś taki... Szpanek. Gdzie? Pokaż. Szlachecki dzwonek. A. Ładny na herbatkę. Nie pokażemy wam wytwarzania szkła, chociaż bardzo chciałam wam to pokazać i bardzo chciałam sama to zobaczyć. Ale niestety... Piec po prostu za nie mógł. Znaczy nie do końca. Nie rozgrzewa się, tak? Po prostu tak... bardzo powoli się rozgrzewa i no niestety koło 17 dopije... Znaczy koło 17. No dziewczyna powiedziała, że koło 17... Może, ale no. Sami do końca nie wiedzą. To jest taki stary piec. Opowiadała, że zrobiony kiedyś przez studentów. To jest taki piec przenośny, plenerowy. Oni go tam podgrzewali. Była podpięta butla z gazem. No i ta temperatura tam bardzo wolno rosła. A ogólnie bardzo fajna i miła dziewczyna, bo tłumaczyła nam cały proces tego szkła, jak ona się odcina, jak się to właśnie dmucha, przez co to się dmucha, te wszystkie narzędzia, którymi się pracuje, czy takie rękawki zabezpieczające kewlarowe, jakieś okulary nam pokazywała. Także potłumaczyła nam bardzo fajnie i obszernie. I też wspomniała, że w przyszłym roku, w czerwcu, tak? Tak, okolice czerwca będzie. Co będzie? We Wrocławiu. No, tak jakiś festiwal szkła można powiedzieć, tak w skrócie i ogólnikowo, bo nie do końca pamiętam, jak to się nazywało. Ale w każdym razie mówiła, że tam będzie wtedy taka gruba impreza związana ze szkłem. No. Także no, szkoda, ale chęć, trudno. Niestety zobaczycie tylko wystawę mnie również, ale zawsze coś. Dokładnie obeszliśmy cały Targ Staroci w Dąbrowie i pokażemy wam teraz, co kupiliśmy, bo powiem, tak jak mówiłam wcześniej, musieliśmy się wracać do auta w połowie, żeby zanieść te nasze rzeczy, bo już tak ciężko było je nosić. Pierwszy zakup, z którego ja jestem dumna i on będzie świetny, jak ja go, mam na niego plan, to jest taki kwietnik na pięciolinii z nutami. No kurczę, bajka, to wygląda naprawdę... No super. Mam na niego plan. Zobaczycie może w którymś vlogu, albo zrobię z tego film, chociaż film osobny chyba nie, a raczej będzie to vlog, więc zobaczycie sobie, jak to odnowiłam. Kupiliśmy sobie też taką tabliczkę. Nie dotykać, urządzenie elektryczne i powiesimy je nad ekspresem do kawy. No,
A gdzieś to zawiesimy, zobaczymy jak to wkomponujemy w ten. Postaram się to umyć, doczyścić jakoś fajnie. No, to tak może nie tak staro ma wyglądać, no to ma lata swoje, ale wygląda mega, mega, mega. Teraz przechodzimy już do szkła, bo szkło to jest coś, czego mamy dzisiaj najwięcej, naprawdę najwięcej. Na pierwszy rzut idzie taki oto świecznik. To jest świecznik z ząbkowic, tak? Patryk, sprawdzałeś? Dokładnie tak, to jest świecznik z ząbkowic. On ma takie ładne tutaj zdobienia, takie kwadraciki, wypustki. Z tego co wyczytaliśmy, świecznik katalogu 1155 numer. Oczywiście szkła ząbkowice. Kolejną zdobyczą naszą dzisiaj jest to... Sądzę, że to jest cukiernica, ząbkowice, wzór spirala, tak? Tak, tak, wzór spirala, dokładnie. Kolejna zdobycz to... U tej samej pani, której kupiliśmy dwie poprzednie rzeczy, kupiliśmy również taki świecznik. To też jest świecznik, nie? Tylko z podstawką. Tak, to jest świecznik, to jest też tam ten wzór ten kaszmir. Właśnie, tak. Dlatego za to mówiłam. To jest również właśnie wzór kaszmir, tylko to jest świecznik. Ten wzór mi się naprawdę bardzo podoba. A my lecimy z kolejną zdobyczą. Teraz ja mam tutaj. Ty już masz, tak. Ojejku, jak to jest salaterka? Kurczę, to jest taka podstawka chyba na śledzika. Wiem, że kiedyś oglądałam właśnie te szkła, katalogi szukałam i tak dalej, to gdzieś tam widziałam właśnie taką podstawkę na śledzik i to tak trochę mi wygląda, ale no to jest wzór asteroid i dlatego to wzięłam też, bo no, lubię to. Bo już wiem po poprzednich targach różnych, że jak nie biorę, jak waham się, a nie biorę, to potem żałuję. No i stan też jest no, nieskazitelny, bo naprawdę nie ma... No to są mikropęcherzyki, ale to jest... On ma od spodu takie, widzisz, starte te kuleczki, a ja nie wiem, czy wszystkie to mają. Czy te kuleczki są, żeby to dobrze stało, nie? To jest starte, nie jest organ, nie? Taka możliwość, ale nie powiem ci, ale jest taka możliwość. No, no i mamy ostatnie, tak? Tak. No. To jest wzór albo cora się mówi, albo kora. No i to jest właśnie ta cukiernica cora albo kora. Poprawcie mnie, jak coś wymawia, bo ja nie mam pojęcia, dlatego tylko moim zdaniem cora, no bo to chyba polska firma i wydaje mi się, że nie angielszczamy, ale przecież się mogę mylić. No ale w każdym razie ładna też jest. Ładna. Projektant Jandros, z tego co znalazłam. Też ząbkowice oczywiście, to wiadomo. To tyle na dzisiaj, tak? To tyle na dzisiaj, tak. Dajcie znać, co sądzicie o naszych zakupach. Trochę tego było w sumie jak na nas. Niebawem będziemy musieli tutaj podejrzeć chyba dostawczakiem na te no tak. staroci. No ale były fajne okazje, więc z nich skorzystaliśmy. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Także do zobaczenia. Pa.